Jest Glotar. On jest takim, powiedzmy, najsłabszym, bym powiedział. Jak go wiążemy? Po prostu na linię owijamy repik o tak 3-4 razy. A jeszcze dobrze, żeby na początku przewinąć trochę węzeł, żeby nam nie wyszło, nie wyszedł łączenie linii nie wyszło na węźle. Więc sobie ten węzeł gdzieś tutaj odsuwamy. I dobrze, żeby on też nie brał udziału w samym węźle. O, czyli tutaj powinno być to teraz zrobione. Z 4 razy. I staramy się złączyć te dwie końcówki. I to wszystko łączymy karabinkiem. I dlaczego mówię, że ten węzeł jest najsłabszy? Bo tak naprawdę jak się uprzemy, to on nam zjedzie. Albo stanie, albo będzie bardzo łatwo go zsunąć. O. Mimo wszystko gdzieś tam jak się